Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Pewnie wszyscy wiecie, że 28 października spółka Facebook zmieniła nazwę na Meta i w naszych aplikacjach, czy to na Facebooku, czy na Instagramie i na Whatsappie pojawił się nowy napis Meta. No ale być może nie do końca wiecie i nie wszyscy wiemy, co za tym stoi, jakie zmiany to wprowadziło w naszym byciu i życiu w siecie cyfrowym. Zapowiedziano powstanie zupełnie nowego projektu internetu połączonego z wirtualną rzeczywistością i o tym, jak to będzie wyglądało, kiedy to powstanie i jakie korzyści z tego odniesiemy jako użytkownicy, porozmawiamy. Zmawiamy dzisiaj w szerokim gronie ekspertów, bo są z nami w studiu dr Wojciech Hardy, Satya Różynek i Cześć. Michał Paliński. Hej. Witajcie eksperci zanurzeni w metaversum. Czy to już czas, że możemy mówić o zanurzeniu w metaversum? Czy to jest dopiero prognoza i obietnica, którą Zuckerberg złożył pod koniec października? To jest raczej obietnica, przy czym nie wiem, czy można tak mówić, że to akurat on ją złożył. On się raczej podpiął pod coś, co już w jakiś sposób było dyskutowane tu i tam, i wydaje się, że ogólnie zmierzamy w tę stronę. W tę stronę, czyli. Czego? To brzmi pięknie na papierze, nowy projekt, internet połączony z wirtualną rzeczywistością. My znamy takie obiekty, które miały nas przenieść do wirtualnej rzeczywistości. To były takie wyjątkowo niewygodne gogle, które zakładało się na, na twarz i był taki moment wrażenia, że na przykład jest się na symulatorze lotów. To chyba się nie przyjęło. Czy to będzie takie samo, tylko inne? Czy to w tę stronę idą te wirtualne doświadczenia? Tak, to prawda. Jeśli myślimy o samym świecie idei, to metaversum nie jest czymś zupełnie nowym. Pierwsze zalożki można już wyśledzić w latach 90. w dystopijnych powieściach science fiction, które notabene wyśmiewają świat rządzony przez globalne korporacje. Więc, tutaj, hichot historii, że Facebook sam używa tej, tej nazwy meta od metaversum. Dlaczego teraz? Tak? Skoro nie jest to nowy pomysł, nie jest to nowy pomysł rozszerzania internetu o światy wirtualne, o wykorzystanie takich technologii jak VR czy AR, czyli rozszerzona rzeczywistość, wydaje się, że mamy obecnie już pierwsze zalążki technologiczne, które pozwalają, żeby w ogóle myśleć o tym jako o czymś, jako o czymś realnym. Zuckerberg zresztą ostatnio chwalił się, że on wizję metaversum pierwszy raz miał, kiedy zaczął kodować. W szkole jeszcze, tak? Czyli to nie jest nic nowego, tak. Teraz po prostu mamy po raz pierwszy technologię, żeby zacząć w ogóle myśleć o, o takim, takim internecie. W takim internecie używamy ciągle zaimków, a ja bym chętnie wyciągnęła z was informację, co takiego obiecuje metawersum, co będzie nowego w tej obietnicy. No Michał, powiedziałeś o tej rozszerzonej rzeczywistości, czy wirtualnej, ale tak na nasze ludzkie wyobrażenie, no to będzie wyglądało jak? Że znów zakładam jakiś sprzęt i, i, i tam jest inaczej? Czy ja siedzę na krześle i odczuwam inaczej? Są kina 7D, są kina 3D mhm. i te wszystkie różne wrażenia, które miały pachnieć, dotykać, być zimne, ciepłe, trzęsące, to już jest to to nie jest Metaversum, taka analogowa wersja na przykład kina 7D? Metavers wydaje mi się, że w założeniu ma być czymś znacznie szerszym niż to, o czym teraz opowiedziałaś, czyli to nie ma być tylko kino 7D wypływające wodę spod pod krzesła, tylko raczej, raczej właśnie ta równoległa albo i przenikająca się druga rzeczywistość wirtualna, do której przeniesiemy nie tylko pojedyncze nasze doświadczenia, ale całe nasze, nasze życie, jakby będziemy mieć pole na to, żeby operować w dwóch światach. Ir może w pewnym sensie równolegle, ale też jakby budować w tym drugim świecie nasze relacje, nasze doświadczenia, nasze jakby całą naszą osobowość. Będziemy mogli tam przekroczyć tę, tę taką barierę, w której, w której aktualnie tkwimy, tego rozróżnienia na świat wirtualny i rzeczywisty. Za pomocą tego, że, że jakby to nasze doświadczenie życia przełoży się na, na, na ten drugi świat. Czyli będziemy budować jakieś relacje, będziemy mogli tam pracować, będziemy mogli właśnie wiele rozrywki. Doświadczać. doświadczać. Tak jest, doświadczać rozrywki. Więc to chodzi o to właśnie o to przenikanie się, równoległość i tak naprawdę głównie doświadczanie. Zuckerberg, jak obiecywał to powstanie metaversum, to powiedział, że będziesz mógł robić tam wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Pracować, Robić zakupy, to co powiedziałaś Satya, bawić się, zamiast patrzeć na ekran będziesz się czuł jakbyś tam był. Mhm. Na czym ma polegać to, to, to czucie się jakby się tam mhm. było? No to te gogle zdecydowanie nie dawały takiego wrażenia, że się tam jest. Znaczy na miarę lat dziewięćdziesiątych i symulatorów w wesołych miasteczkach to było ekstra. W latach 2000- pewnie takie bardziej zaawansowane symulatory też były fajne. Dzisiaj mogę założyć gogle i po, po, pojechać palcem po mapie Google na drugi koniec świata i pomyśleć, że jestem na plaży chociaż w Polsce listopad, no ale jak, jak możemy przełamać to, to czucie się czy to doświadczanie, bo, bo mówicie o zupełnie innych jakby doznaniach? I, i, I jak uda się, czy jaka jest obietnica stojąca za tym, że to ma być inne, niż takie właśnie zanurzenie się jakąś jedną nogą czy kawałkiem siebie w jakichś projekcjach, chociażby filmowych? Tak, Zuckerberg to prawda podkreśla to, że w ten, to metaversum, które ma budować między innymi Facebook, ma służyć temu, żeby nasz kontakt z technologiami był bardziej naturalny. Bardzo to podkreśla. I to wydaje mi się, że to jest klucz tego, co, o czym Satya mówiła, o tym przenikaniu się tych światów. To znaczy, to jest takie słuszne rozpoznanie sytuacji, w której jesteśmy teraz, to znaczy. Obecnie mamy dostęp do internetu, tak? Raczej myślimy o tym, że ta technologia służy nam jako coś, z czym, z czym wchodzimy w komunikację, a w tej w idealistycznej być może wizji chodzi o to, żeby ten, żebyśmy byli w internecie, tak? Nie to, żebyśmy do niego wchodzili i z niego wychodzili, tylko żebyśmy się w nim nieustannie znajdowali, stąd ta praca, rozrywka, stąd ta wizja Zuckerberga, żeby ten internet był ucieleśniony, tak? Mówię o embodied internet. Czyli takie sytuacji, w której my, jak na przykład nałacalny przykład, mamy spotkanie firmowe, wszyscy teraz gadamy na Zoomie Micach i tak dalej, nas, wkurza nas siedzenie i patrzenie się w te dwuwymiarowe obrazki. Tak? Facebook obecnie w ramach swojej inicjatywy New Horizon już testuje takie przestrzenie wirtualne, w której siedzimy jako awatary, tak? W przestrzeni, gdzie ta nasza interakcja jest bardziej naturalna, mamy Dźwięk przestrzenny widzimy, że na przykład jak siedzimy teraz tutaj w studio, tak, to głos Sati dochodzi do mnie z lewej strony, widzę, że ona siedzi z lewej strony. To jest naturalny sposób doświadczenia interakcji międzyludzkiej, tak? Więc ta technologia obiecuje to, żebyśmy mieli bardziej realistyczne, bardziej naturalne kontakty z drugim człowiekiem. W sieci. Czyli przechodzimy znowu ten. Już nie ma te, tej rzeczywistości wirtualnej i analogowej, tylko ma to być jedna i ta sama. Mhm. I teraz ja mam czerpać przyjemność z bycia z Wami, nie tak jak tu, tylko na przykład na jakiejś aplikacji i będę wizualizowała sobie to, że Wy tam jesteście, ale dalej nie widzę tego, tego doświadczenia. Wybaczcie mój sceptycyzm, ale to, to pewnie jest też nowa idea i jeszcze trochę pokoleń minie, zanim to będzie naturalne. To nadal jest zakładanie jakiejś technologii na nos, czy wchodzenie do jakiegoś tak. symulatora, gdzie ja mogę was wizualizować. Wojtek, rozmawialiśmy w ubiegłym roku o koncertach, na których y, siedzą awatary. Dla mnie to była oczywiście idea wykraczająca poza y, granice pojęcia. Dzisiaj nadal chyba tak jest, ale to już się dzieje. Gdzie tam jest to doświadczanie? Będę drążyć, bo no, chyba ten dalej słuchacz zostaje w miejscu, w którym był i w takim bardzo y, analogowym świecie swojego mieszkania, krzesełka, fotelika, łóżeczka. Gdzie on tam przebywa I, i, i tylko chyba to przejście na doświadczenie jest na poziomie świadomości, bo fizycznie to my dalej nie będziemy w ramach bilokacji gdzie indziej przecież. Chyba. No, fizycznie nie będziemy gdzie indziej, ale też myślę, że warto powiedzieć, że jeśli chodzi o te gogle, które tam część z nas już miała okazję spróbować, czy nie w którymś momencie, to one są non-stop ulepszane i te jakieś bariery, które się tu znajdują, znaczy to, że się jednak człowiekowi robi niedobrze po jakimś czasie, to też jest już coraz bardziej opanowane, jak i to, że one zajmują coraz mniej miejsca, więc można coraz bardziej rozszerzać to pole widzenia, więc to się robi coraz bardziej takie rzeczywiście naturalne, że nie czuje się aż tak tego przeskoku. Natomiast wydaje mi się, że jakby cała ta idea ma taki potencjał, że to już nie będą jakby oderwane od siebie jakieś aplikacje, tylko to ma być taka żywa jakaś rzeczywistość wirtualna powiedzmy do której możemy wejść w której są różne E, doświadczenia, do których może, ma, możemy mieć dostęp. To mogą być spotkania pracowe, choć wydaje mi się, że to nie jest pewnie najbardziej ekscytujący <noise> e, 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 i pomysł, jaki do zastosowania tego, ale to może być rozrywka, to może być zwiedzanie innej planety. Jakby mo możliwości są tu nieskończone. Musimy wyjść od takiego punktu, żeby przynieść, przenieść nasze to, co już jest na świecie, do świecia, świata wirtualnego, i tam mogą być parki rozrywki, na przykład. No tylko, że możemy też w każdym miejscu znaleźć się w ciągu chwili, a nie po 8 godzinnej jeździe samochodem i nie jesteśmy ograniczeni, nie wiem, budżetem aż tak, ani ceną jakichś surowców, materiałów, park rozrywki może być inną planetą, z inną grawitacją, czymkolwiek, nie musi być czymś, gdzie mu trzeba wszystko zbudować, znaleźć teren i tak Ale... To jest wszystko na poziomie doświadczania. Tu dalej będę adwokatem diabła, na poziomie doświadczania, zobaczenia czegoś nowego, ciekawość poznawcza, polecę na Marsa, na Wenus, bo tam są takie jak ja, więc możemy tam się spotkać. Brzmi super! Natomiast to, co ta obietnica niesie za sobą, to też jest obietnica transformacji naszego dzisiejszego życia. To znaczy, tam jest też wpisane to, że poza oglądaniem, zwiedzaniem, <kluw> dotykaniem, poznawaniem o tym pisał Bauman kilkadziesiąt lat temu, więc nie jest to żadna historia najzupełniej nowa, wielozmysłowa rzeczywistość. I takie doświadczanie wielozmysłowe to już jest idea od kilkudziesięciu lat znana i w socjologii rozwijana. Ale tu jest mowa o pracy, na przykład w metawersum, to znaczy poza pracą w ramach przestrzeni cyfrowej, takiej jak wykonywanie jakiejś treści czy pisanie stron, jak mogę wykonywać pracę w świecie. Wirtualnym, czerpać z niej zyski i potem co z tymi zyskami, wydawać je tam czy tu, być tam czy tu, bo to takie pytanie też jest o miejsce człowieka w tym świecie. A druga sprawa poza pracą, bo to pewnie jest może bardziej złożone, to samo posiadanie, bo też wiem, że, że w tym metawersum, bo, bo, bo zdradzimy, że o tym już rozmawialiśmy chwilę wcześniej, można na przykład posiadać jakieś rzeczy, nie posiadając ich fizycznie, nie mieć torebek, kupować jakieś, nie wiem, cyfrowe bliźniaki torebek i Tamten biznes też kwitnie taki właśnie zdematerializowany. Czy to wszystko też tam będzie, i to będzie fragment naszego życia takiego tam w tym siedzie, a potem w szafie tego nie mam? Wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące, jeżeli popatrzymy na pracę, która może być wykonywana w metaversum, a nie nad metaversum, bo jest cała, cała rzesza zawodów i zadań, które trzeba wykonać, żeby stworzyć to metaversum, ale jak już będziemy w środku, to będziemy mieć też szansę na to, żeby żeby wykonywać nowe rodzaje pracy, czyli na przykład wykonywać teatr, nieźle to zabrzmiało, ale być na przykład jakimś performance, tworzyć w środku w, w tym metaversum, być muzykiem, być aktorem, być jakiegoś rodzaju nawet... Przewodnikiem w tym metaversum. Myślę, że stworzy się cały ogrom tych zadań i zawodów, które możemy wykonywać, które wykonywaliśmy w świecie rzeczywistym, ale możemy je teraz przełożyć do tego metaversum, co jeszcze dodaje nam ogromne spektrum dodatkowych możliwości, bo jeżeli pomyślimy sobie o na przykład designerach, albo o osobach, które tworzą, tworzą koncerty, tworzą efekty wizualne, tworzą cały setup do, do poszczególnych wydarzeń, to będą mie mieli oni dużo więcej Większe pole możliwości do, y, i rozwoju w związku z tym, że nie jesteśmy ograniczeni, ograniczeni właśnie światem rzeczywistym, tylko możemy już trochę jakby wejść w świat, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju magii w tym wszystkim. Zarabiamy pieniądze i co z nimi potem robimy? Kupujemy wirtualne y, awatary, torebek butów, y, akcesoriów technologicznych, żeby już nie być tutaj y, w tylko jednym obszarze, to to, to mieć tam, to to będzie takie samo jak mieć tutaj poza tym światem, znaczy po co tam mieć, zbierać, gromadzić? Ja myślę, że zbieranie i gromadzenie w metawersu może się kojarzyć właśnie z tym, że będziemy też próbowali tworzyć jakąś swoją osobę w tym metaversum, dlatego będziemy chcieli może i tam otaczać się tym, co jest dla nas istotne, dlatego ktoś może tworząc swoją e, tożsamość w tym nowym świecie, chcieć kupować i wydawać pieniądze e, na, w, na torebki Na torebki na Gucciego, tak jest. E, co wydaje mi się teraz również abstrakcyjne zupełnie, ale, ale w jakimś sensie jestem w stanie zrozumieć, że, że może przy tworzeniu właśnie samego siebie w środku, w tym świecie, można chcieć kupować coś, co jest odpowiednikiem tego, co mogłoby być w świecie rzeczywistym. A pytam o te torebki nieprzypadkowo, bo, bo, bo ta idea metaversum, o czym Wojtek powiedział, nie jest... Nie jest niczym zupełnie nowym i takim abstrakcyjnym, i nie jest to idea, pod którą Zuckerberg podpisze się samodzielnie, bo to się już dzieje. Jest gra czy portal Roblox. Tu Uchylcie rąbka tajemnicy, na czym to polega, bo tam właśnie można kupić sobie wirtualną torebkę Gucci'ego za całkiem realne pieniądze w dolarach, takich, jakie są na naszej ziemi, tej analogowej ziemi. Jaki jest cel, do czego to służy, że są takie obszary, w których już się to dzieje, czy to jest, czy to się właśnie dzieje wraz z tym, co, co Zuckerberg tutaj ogłasza, czy to się wcześniej zaczęło i po prostu o tym głośno nie mówimy? No to jest tak jak mówisz, to jest chyba ważny wątek, że to się już jakoś dzieje od jakiegoś czasu, bo to nie jest jakby jeden proces, że ktoś przyjdzie, stworzy metaversum i proszę o to metaversum, tylko... To jest coś, co będzie jakimś połączeniem jakby wypadkową rozwoju iluś technologii, które już idą w odpowiednim kierunku. I to jest i VR, i dostęp do sieci, i prędkość tej sieci, i sam sprzęt, i sam sposób przekazywania treści do ludzi na przykład za, za pomocą streamingu, a nie tego, co mają na dysku. Yy, I to jest też jakiś rozwój algorytmów i tego, jak rzeczy są programowane. Tutaj przodują Oczywiście gry, i dlatego tak właśnie wspomniałeś o Robloxie, tak, bo to, o Robloxie się często mówi w kontekście metaversum, też na przykład o Fortnite, bo to są takie gry, w których miliony ludzi codziennie się logują i spędzają tam czas, na, doświadczając różnych rzeczy. Roblox sam w sobie jest swego rodzaju platformą, gdzie każdy może przyjść i stworzyć własne jakieś doświadczenie od. Nie wiem od wyścigu po strzelankę po hodowlę pszczół, to nie musi być taka typowa jakaś gra z wyzwaniem czy coś takiego. I te wszystkie gry są jakoś ze sobą połączone w tym jednym ekosystemie. Jest jedna waluta, która przechodzi tam, to są robaksy, ale kupuje się je za prawdziwe pieniądze. E, Tutaj krytyczny punkt dla mnie tej historii doświadczania cyfrowego, to są te <duszel> prawdziwe pieniądze. Tak. E, no jest ta waluta, no ale ona jest powiązana z prawdziwą, ma jakąś swoją wartość. Kupuje się za nią rzeczy do swojego awatara, na przykład, który przechodzi między tymi różnymi światami i doświadczeniami, często może zabierać niektóre z tych rzeczy do innych, a przynajmniej wyglądać na przykład podobnie. No i. Jest to na tyle duża rzecz, że jakby znane różne marki w to wchodzą, reklamują się tam i także nawet sprzedają własne produkty. Satia tutaj się trochę wgłębiła w to, jak czytaliśmy o Robloxie i co tam się dzieje, i właśnie w kontekście torebki Gucci'ego. Tak, która została sprzedana, jej wirtualny odpowiednik został sprzedany za więcej pieniędzy niż kosztowała, kosztował obiekt rzeczywisty, więc to było dość zaskakujące, że udało im się sprzedać w wirtualnym świecie coś, co jest absolutnie nienamacalne tylko po to, żeby ktoś mógł mieć to jako swoją kolekcję dla swojego awataru, więc jest to, jest to bardzo ciekawe. Kto w tym wszystkim siedzi w środku? Kto jest użytkownikiem? Czy kto będzie użytkownikiem? Bo tak trochę, trochę zaczęliśmy bardzo poważnie. Potem przeszliśmy do przestrzeni rozrywki. Ja widzę te gry i, i młodzież, która wyciąga z prawdziwych portfeli, prawdziwych rodziców pieniądze na to, żeby kupić swojemu awatarowi. Ja znam inną grę wczesno dziecięcą, w której też można za prawdziwe pieniądze kupować różne rzeczy i, i to wydaje mi się taką grą dziecięcą. Natomiast to, to, to metawersum chyba nie będzie tylko dla nastolatków i młodzieży, która poszukuje e, atrakcji i fajnego spędzenia wolnego czasu na swoim awatarze, po czym wyłącza komputer, idzie do spania, odrabia lekcje i rano wstaje do szkoły. Czy to, to, to jest obietnica dla nas wszystkich, czy to będą pewne grupy, które tylko z tego będą mogły skorzystać? No oczywiście dzieci są takim naturalnym kandydatem na wczesną adopcję tej technologii, i to prawda, że dzieci są głównym odbiorcą Robloxa w Stanach Zjednoczonych przynajmniej. Co ciekawe, ponad połowa użytkowników Robloxa, czy znaczy inaczej, połowa, połowa dzieciaków poniżej 13 roku życia korzysta z Robloxa w Stanach Zjednoczonych. Jest to masa, miająca, masa, masa, skala, to, naprawdę, <laughs> tak. Roblox, tak, wśród nas, osób. Bliżej. Po Pełnoletnich. 30. Pełnoletnich. No, 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 <laughs> tak, wiele z nas jeszcze niedawno nie słyszało o Robloxie, a jest to jedna z największych aplikacji, jaka, jakie w ogóle istnieją, tak? Jest to swego rodzaju, tak, Wojtek nazywa to platformą, to bardziej przypomina właśnie nie grę komputerową, bym powiedział, tylko taki, taką w, w platformę do aplikacji, tak? App Store czy, czy Google Play, tak? Zresztą to Dwie firmy Apple i Google miały problem z tym, jak w ogóle podejść do regulacji Robloxa u siebie w swoich sklepach. Było tam dużo, dużo różnych przepychanek, takich regulacyjnych. Mm. Ale y, jeśli chodzi o te, o te same liczby, to y, co ciekawe, że, czy statystyki, że y, najbardziej rosnącą wśród y, grup użytkowników y, w Stanach obecnie Robloxa to jest przedział 17-24, więc już niekoniecznie takie dzieciaki, tak? Więc to zaczyna się coraz bardziej rozpowszechniać y, w ogóle w społeczeństwie. I y, y, znamienne jest to, że właśnie y, y, Roblox, jako ten y, przejaw wczesny metawersum, przestaje być taką grą per se, tak? Czyli to nie chodzi o y, właśnie zdobywanie kolejnych poziomów o coś takiego linearnego, w co wchodzę i zdobywam jakieś punkty, jestem w, tak, y, mogę się pochwalić jakimiś wynikami, a raczej staje się przestrzenią do spędzania wolnego czasu. Tak? To jest takie place to hang out y, w, w stanach i w coraz większej liczbie miejsc na świecie. Y, zachęcające użytkowników do tego, żeby po prostu robili tam y, jakieś aktywności, w stylu, jedno z, z głównych doświadczeń, bo tak nazywane są te gry w Robloxie, to jest doświadczenie o nazwie Adopt Me, gdzie część użytkowników wciela się w dzieci, a część w ich opiekunów i tworzył razem szczęśliwe rodziny, mniej lub bardziej. Y... Bardzo niestosownie kojarzy mi się taki eksperyment takiego y, y, psychologa, który też rolę rozdał opiekunów i tych podwładnych, mm -hmm. y, y, prawda? Zimbardo, ale nie <laughs> wspominajmy, natomiast no, do, do czytania. I jak te eksperymenty, przepraszam, y, mm -hmm. przebiegają dalej? To znaczy, umawiamy się na to, że, że w tej grze komputerowej, przepraszam, spłaszczam, bo dla mnie to mm -hmm. cały czas jest rzeczywistość niepojęta. Ludzie starej daty mogą nie rozumieć po prostu, na czym to, na czym to polega, ale mamy jako, jakąś rzeczywistość, nie wiem, takie taki odbicia tego, gdzie ja żyję dzisiaj, umawiamy się i, i, i co dalej? Znaczy ja zamykam... I spędzamy długie godziny, średnio około trzech godzin użytkownik amerykański Robloxa spędza na Robloxie. Graliśmy dziennie. kiedyś w Simsy, ale to było dwadzieścia kilka lat temu, nie wiem, czy jeszcze Simsy istnieją. To, to była kwintesencja planowania rodziny w basenach i w domach parterowych, ale czy to oznacza, że ci użytkownicy muszą spędzać kilkanaście godzin dziennie przed komputerem, żeby to metaversum mogło powstać? Czy jakby skutkiem tego będzie to, że my, już pomijam skutki zdrowotne, ale wiemy jakie są skutki zdrowotne takiego trybu życia. Czy my będziemy przykuci do komputerów, aplikacji, czy też, nie wiem, telefonów? i będziemy po prostu wyindywidualizowani nie, sami. Nie jesteśmy już przykuci do telefonów? Ale będziemy już tak bezwrotnie, to znaczy, czy to jest tak, no bo dzisiaj mam wrażenie, że my żyjemy w telefonach, to jeżeli mhm. mamy bardziej, mhm. szybciej, sprawniej, to znaczy, że my się więcej nie spotkamy tutaj, w takim e, nieawatarowym, namacalnym świecie? No tak, jeżeli się... Uf, e, ja stwierdzę, że wolę żyć e, tak, jak <laughs> obecnie, e, powiedzmy, część z nas rezygnuje z mediów społecznościowych, taką zrobię analogię, tak? E, e, w, przez to traci dostęp do pewnych y, y, korzyści społecznych. Tak? Omijają w tę osobę y, zaproszenia na różne wydarzenia, y, nie, traci wiadomości y, rozpowszechniane przez swoich znajomych i tak dalej. Tutaj to jest ostratyzm na bardzo większą skalę. Tak? No jeżeli zabronimy naszym dzieciom, żeby w, y, nie siedziały na Robloxie, no to w związku z tym nie będą się spotykały ze swoimi rówieśnikami, tak? bo wszyscy tam będą i nie będą grały w gry, tylko będą nawiązywać relacje społeczne, będą się uczyć na Robloxie, na przykład, bo to tak... A to nie jest... można na Zoomie, Mić się, tym mhm. się? Przepraszam za mhm. proste pytanie. To, mhm. to ja muszę mieć awatar, żeby... Nie mogę wejść tak sama sobą, bardzo tak prostacko i wiecie, na podstawowym poziomie. Ja z moim zdjęciem i moją twarzą nie mogę wejść do tego świata i zrobić to samo, że zdalnie mhm. będziemy się spotykać, tylko nie w formie awatara, a w formie czterech osób na wideokonferencji? No ja obawiam się, że ludzkość zagłosuje nogami tutaj po prostu i... Ja. Czyli się zobaczymy jeszcze w studiu, chciałaś powiedzieć. To jest nadzieja. Ja chciałem Wojtek? jeszcze powiedzieć a propos tej nauki, to, że to, co akurat mnie osobiście trochę ekscytuje, na przykład, jeśli chodzi o potencjał do edukacji, jest taka bajka, którą mój syn ogląda. Teraz jest jej jakby remake, reboot na Netflixie. Magiczny autobus, który ja bardzo lubię. Tam jest pani Loczek i ona zabiera te dzieci magicznym autobusem na przykład na inną planetę. Albo do wnętrza wulkanu. Albo zmniejsza ich i obserwują, jak się zachowują atomy, albo niesporczaki, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz taką lekcję będzie można przeprowadzić w metawersu. A czym się to będzie różniło od pani loczek w magicznym autobusie? Albo odbyło sobie życie, jak mogliśmy z krwinkami. Państwo tego nie pamiętają 30 lat temu, można było z krwinkami podróżować po krwiobiegu francuską bajką, e, było sobie życie. Co będzie więcej? To też ogląda mój syn. Ale... Remake, remake'u chyba. Co, nie, nie. co będzie tego? Czego będzie więcej w takim no razie? To ja myślę, wszystko że mamy. jednak jest różnica między obejrzeniem tego, jak kreskówkowe postacie idą przez układ krwionośny na ekranie, a znalezieniem się w tym układzie krwionośnym, który może być jeszcze zmodelowany tak, jak wyglądałby rzeczywiście, gdyby włożyć tam. Mikroskop. Obietnica fascynująca brzmi chyba równie yy, yy, przerażająco, tak jakbym miała akurat ten układ, układ limfatyczny czy krwionośny sobie zwizualizować, to nie wiem, czy to jest miejsce, w którym chciałabym być, ale za to. Drugi koniec świata Malediwy listopadem 2021 w Polsce. Czemu nie? Tu postawimy kropkę, a właściwie wiele kropek, bo do tematu metaversum jeszcze wrócimy. O konsekwencjach porozmawiamy zapewne następnym razem i o tym, co z tego wynika. Pomyślałam, że ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo związane z naszymi życiami, Analogowymi wobec żyć cyfrowych. To może być pewne wyzwanie. Wrócimy do tego, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za to nakreślenie metaversum, Abstrakcja, abstrakcji. Mam nadzieję, że słuchacze wsiąkli i są głodni w ciągu dalszego, który nastąpi. Naszymi gośćmi byli dzisiaj badacze z DELAB, z Wydziału Nauk Ekonomicznych, bo tego nie powiedziałam na początku. Jestem Państwu winna nasze instytucje. DELAB, Uniwersytet Warszawski oraz Wydział Nauk Ekonomicznych dr Wojciech Hardy, Satya Rożynek i Michał Dzięki. 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 Dziękuję pięknie, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku efektu sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Same sztosy. Campus.